Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale. I choć mamy niedzielę, to wczoraj była recenzja, a dzisiaj zaczynamy już newsami. Dlaczego? Ponieważ dostaliśmy gigantyczną paczkę na temat generacji 12 procesorów Intela i co ważniejsze, chipsetach serii 600. O Intelu 12 generacji już bardzo dużo słyszeliście na moim kanale. Jeżeli ktoś ogląda już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, no to mówiłem, jak mniej więcej będą wyglądać, jaka będzie konstrukcja, jaka wydajność i tak dalej. Ale o seriach chipsetów serii 600 mamy zupełnie nowe i to mega ciekawe informacje, dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Na samym początku szybka informacja dla przypomnienia dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli o 12 generacji. Ja już o tym mówię naprawdę od kilku miesięcy. 12 generacja Intela to będą procesory hybrydowe złożone, na przykład taka i9 z 8 mocnych rdzeni Golden Cave i z 8 słabych rdzeni Grace Moor, gdzie tylko na 8 rdzeniach tych mocnych będzie aktywny Hyper Threading, czyli wielowątkowość. 2 wątki na każdy rdzeń. To daje nam w sumie 24 wątki na procesor. Intel zapowiada tutaj gigantyczny wzrost wydajności wielowątkowej, aż dwukrotny w stosunku do starszych procesorów. Pytanie moje jest takie, czy w stosunku do generacji 12, czy do generacji 10. Chociaż powiem szczerze, że według wszystkich testów, jak na razie syntetycznych, oczywiście nie mamy oficjalnych testów 11 generacji, wielowątkowo te procesory są do siebie bardzo, bardzo podobne, pomimo tego, iż Rocket Lake'i mają 2 rdzenie mniej. No ale tutaj musimy jeszcze poczekać na oficjalne testy Rocket Lake'ów, jak one sprawdzą się z wielowątkowości. W przypadku Intel 10 generacji maksymalną ilość wątków, jaką dostajemy, to 20 wątków, więc wielowątkowość zwiększona dwukrotnie, no to tutaj herezją byłoby powiedzieć, że to jak otrzymać 40 wątków na 10 generacji, natomiast no ciekawie się to zapowiada. Jestem ciekawy, czy faktycznie te zapowiedzi dojdą do skutku. Ogólnie Intel też mówi o wzroście 20%, jeżeli chodzi o wydajność jednego rdzenia, więc całkiem sporo. Pytanie, czy jest to mowa o faktycznym wzroście wydajności jednego rdzenia o 20%, czy o wzroście IPC o kolejne 20%, bo zauważyłem, że zarówno Intel, jak i AMD ostatnimi czasy co generacje mówią 19, 18, 20% wzrostu IPC, czyli taka dość stała liczba cały czas się pojawia, jeżeli chodzi o ten wzrost IPC. Natomiast tu jest pytanie, bo na wydajność jednego wątka nie składa się tylko IPC, ale składa się też taktowanie pojedynczego rdzenia i wiele innych czynników. Co za tym idzie, jeżeli wzrost miałby być o 20%, a nie tylko IPC o 20%, to dostaniemy, tak Wam powiem, całkiem przyzwoity wzrost wydajności, do tego dwukrotny wzrost wydajności wielowątkowej, no to byłoby puf. Więc czekam na więcej informacji o tych procesorach, zwłaszcza, że to jest kanał o newsach, więc te bardziej odległe tematy jak 12 generacja interesują nas nawet bardziej niż nadchodząca 11 generacja, która jest tylko małym przystankiem, no bo 12 generację zobaczymy już prawdopodobnie na jakiejś konferencji na jesień, wrzesień, październik, a pod koniec tego miesiąca wejdzie do sklepów 11 generacja procesorów Intela. No i co najważniejsze, wraz z 12 generacją procesorów Intela z Alder Lake'ami zobaczymy nową podstawkę LGA 1700. Procesory nam urosły, będą wielkie, więc potrzebują też większej podstawki. Już 11 generacja, dlatego ma tylko 8 rdzeni, bo ledwo mieści się na tym procesorze ten rdzeń krzemowy, na tym kawałku laminatu ledwo ten rdzeń krzemowy się mieści i Intel musiał powiększyć chipset do LGA 1700, a wraz z nim dostaniemy płyty serii 600. I coś, co podejrzewałem, co się przewijało w dyskusjach, w komentarzach pod moimi filmami, a mianowicie, czy LGA 1700 będzie wspierać DDR4. I tak, będzie wspierać. Uwaga, jedna uwaga dla osób, które będą miały pytanie. Nie, żadna starsza generacja procesorów Intela nie będzie działać na LGA 1700. Żadna też starsza generacja procesorów nie będzie wspierać DDR5. Natomiast już 12 generacja będzie wspierać zarówno DDR4, jak i DDR5. DDR4 będzie wspierany na kartach serii H610, H600, B600,
Tak, też H670, B660. Natomiast DDR5 będą wspierane na chipsecie tylko i wyłącznie serii Z. Z690. I to jest świetna informacja, że będziemy mieli ten okres przejściowy, że będzie można kupić płytę główną pod chipset LGA 1700 wraz z nowym protkiem, ale przerzucić sobie RAM i nie kupować jeszcze bardzo drogiego RAMu DDR5. Jest to dla mnie o tyle fajna informacja, że powoli zaczynam na poważnie myśleć, czy w Alder Lake'a nie wejść już w tym roku. I to by było bardzo ciekawe, ponieważ no, owszem, całe szczęście kupiłem swoją i9-10850K jeszcze w grudniu roku poprzedniego, więc no nie byłoby tak, żebym zrobił dwa upgrade'y w jednym roku, ale co roku byłby jakiś upgrade. Dzięki temu, że właśnie nie będę musiał inwestować masy kasy w pamięci DDR5, natomiast nie czarujmy się, coś czuję, że te Intele 12 generacji i płyty główne pod nie będą odpowiednio drogie, że ostudzą mój zapał. Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie będziemy mieli możliwość tego wyboru. Myślałem do tej pory, że właśnie wybór między DDR5 a DDR4 będzie zarezerwowany tylko dla absolutnie najsłabszych płyt głównych, a tu też dostajemy chipset B. Wsparcie dla DDR4 3200 MHz, czyli już takie wsparcie, jakie obecnie zaoferują płyty serii 500, jakie już oferują płyty serii 500 na chipsetach właśnie H570 i B560. Już dostajemy 3200 MHz. No i uwaga, prawdopodobnie dostaniemy też na tych chipsetach wsparcie do OC pamięci. Niestety nie dostaniemy wsparcia do OC procesora. Prawdopodobnie, chyba że jednak coś tutaj się zmieni i będziemy mogli podkręcać Alder Lake'i na chipsecie B albo H. No, tutaj jeszcze tych informacji nie mamy. Co ważniejsze, mamy takie aktualizacje jak DMI, czyli Direct Media Interface. Jest to ten interfejs, z którym komunikuje się procesor z chipsetem, czyli wiecie, chipset to jest to wszystko, co odpowiada za USB, za SATy, za część dysków PCI Express, za Thunderbolta na przykład, za sieciówkę i tak dalej, i tak dalej. Procesor komunikuje się z chipsetem, komunikuje się z RAMem i komunikuje się osobnymi liniami PCI Express z kartą graficzną. I uwaga, też Alder Lake'i dostaną PCI Express 5.0, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, że 4.0 to jest taki malutki, nic nie wnoszący przystanek na drodze do 5.0, który już nadejdzie pod koniec tego roku. No i ten Direct Media Interface został zaktualizowany do wersji 4, więc mamy tutaj większą przepustowość, co jest zrozumiałe, że procesor potrzebuje większą przepustowość do komunikacji, ponieważ mamy Thunderbolta 4, zgodnego z USB 4. Niestety nie dostajemy jeszcze żadnego USB 4. Mamy tutaj USB 3.2 w tych kilku odsłonach, czyli 30, 20, 10 i 5 gigabitów na sekundę, więc mamy tu ich bardzo, bardzo dużo przeróżnych. Mamy też nowe Wi-Fi 6E, natomiast to są takie rzeczy, które już są drobnymi niuansami, jak komuś na tym zależy, to będzie tego dociekał. Nam najbardziej, przynajmniej z mojej perspektywy, najważniejszą informacją jest właśnie to wsparcie dla RAMu DDR4, też na właśnie LGA 1700, no i dla PCI Express 5.0, dla których dostaniemy 16 linii i pytanie, prawdopodobnie te 16 linii dostaniemy tylko i wyłącznie dla interfejsu karty graficznej, ale jeszcze karty graficzne przez jakiś czas z tego nie skorzystają, więc tutaj procesory zrobią ten krok do przodu i będą czekać na odpowiednie technologie ze strony kart graficznych. No i cóż, takich kart graficznych prawdopodobnie doczekamy się dopiero w 2022 roku. No nie wiem jak Wam, mi się bardzo podoba, że dostaniemy właśnie możliwość wyboru. Podejrzewam, że i tak płyty H610, H670 i B560 to nie będą tanie płyty, to będą drogie płyty i zastanawiam się, na ile faktycznie te procesory wniosą wydajności, czy będzie to taka wydajność, jak Intel zapowiada, że aż dwa razy większa wydajność wielowątkowa. Cały czas zastanawiam się, w odniesieniu do czego ta wydajność wielowątkowa jest. I natomiast pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo wiele osób jakby o tym zapomina, słuchając tych newsów. To nie są informacje od Intela.
to jest przeciek. Prawdopodobnie, na pewno gdzieś tam ze środowiska Intela jakiś pracownik czy ktoś taki doprowadził do takiego przecieku. Być może jest to nawet kontrolowany przeciek przez Intela, natomiast nie jest to oficjalne stanowisko Intela i to jest różnica. Należy jakby nie oceniać firmy w perspektywie takich informacji, ponieważ to nie są oficjalne informacje danej firmy, które ona przekazuje. Dopiero możemy firmę rozliczać z oficjalnych informacji, jakie docierają do nas oficjalnymi kanałami. Natomiast na chwilę obecną bardzo się cieszę. Czekam na odpowiedzę AMD, czy Zen 3 Plus za niedługo gdzieś tam się wychyli, bo ani słychu, ani widu na razie Zen 3 Plus, a Zen 3 Plus wydawało mi się, że będzie tą platformą, która wyprzedzi Intela w przypadku DDR5, że AMD chciało grać jako taki ten gracz, który wrzuca nowinki szybciej, czyli gra tym takim, my mamy PCI Express 4.0, wy nie, i gra ceną i tym wszystkim, i na razie powoli zaczyna to zanikać. AMD nie ma dobrych cen, niestety nie jest to do końca, znaczy jest to ich wina, bo jakby mają takiego partnera produkcyjnego, a nie innego, więc ta mała dostępność kart procesorów AMD, zresztą kart graficznych, też powoduje ten wzrost cen. Natomiast tracą te swoje asy w rękawie. Ja czekam na ich odpowiedź. Czekam na Zen 3 Plus ze wsparciem dla DDR5, który wyjdzie jeszcze przed Alder Lake'iem. To była fajny pojedynek i mam nadzieję, że się go doczekamy pod koniec tego roku. Jak nie, to niestety AM5, czyli też nowa podstawka AMD dopiero w 2022 roku. Cóż, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że news fajny i mi się on bardzo spodobał, dlatego też musiałem nawet w tę niedzielną porę nagrać takiego newsa dla Was. No i oprócz niego wyszło bardzo dużo ciekawych newsów teraz na weekendzie. Nie wiem, jakiś złoty wysyp i wszystko tam bardzo dużo dotyczy Intela. No, straszna cisza, jeżeli chodzi o AMD, a bardzo głośno, jeżeli chodzi o Intela. I Intel tu chyba jakąś szeroką ofensywę szykuje na rynek, czy to procesorów, czy kart graficznych i tak dalej, więc w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się dużo informacji na temat Intela, ale mam nadzieję, że też jakieś przecieki o AMD zaczną do nas docierać, żeby nie było monotonii, tylko żeby coś się działo. Na razie widzę potężny atak Intela, jeżeli chodzi o nowe technologie, nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No ale nie chcemy się tylko na tej firmie zatrzymać. Chcemy też dostać coś od czerwonych i zielonych, czegoś nowego. Więc w przyszłym tygodniu coś czuję, że bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji nas czeka, dlatego zapraszam Was jutro na kolejnego Tech Newsa, oczywiście o 17:45. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, życzę jeszcze reszty miłej niedzieli, miłego wieczoru, miłej nocy, jak ktoś to później ogląda, i miłego dnia, jeżeli ktokolwiek ogląda to o innej porze, niż ten film się ukazał. Bardzo Wam dziękuję. No i do zobaczenia oczywiście jutro o 17:45. Cześć!